Cześć, dziś pokażę Wam, jak zrobić klej w naszym obozowisku. Posłuży nam do tego trochę żywicy. Najlepiej, jeśli to jest żywica stara, stwardniała. Może też być żywica w postaci płynnym, ale wiadomo, ciężej będzie nam tego to nazbierać i potem wszystko będzie się kleiło. Oraz proszkowany węgiel drzewny. Ja tu po prostu wziąłem innego patyka i to roztarłem w to. I po prostu to wymieszamy. I mieszamy. Trochę niedużo, żeby się tak trochę poprzylepiało do niego. Rozpalimy ognisko, to się wszystko nam zmiesza pięknie. Zagarniamy. I tak, miałem problemy z rozpaleniem ognia i zawartość mi się większa gdzieś zgubiła, spadło. Także tak, jeżeli rozpalimy ogień, kładziemy to na kamieniu i gdzieś blisko ognia. Moje ognisko jest maleńkie. Po prostu czekamy, aż się kamień nagrzeje. No, gdzieś może z kraja podłożyć. Uważać nie bezpośrednio też nad ogniem, żeby się nam... Bo żywica jest łatwopalna, żeby się nie podpaliła. Dopiero za trzecim razem mi się udało rozpalić. Tutaj mi się kopci drewno mokre jeszcze. Odbieramy gałęzi z drzew, topoli suchych. Tak mi się wydaje w miarę. Już nam ładnie zaczyna się topić. Użyć na przykład do mocowania grotów, do strzał łuczniczych. Sklejmy coś. Jeśli nam zaczyna ostygać, możemy źle coś się łączy, albo klej gdzieś źle tośmy skleili, to możemy wtedy położyć nad ogniem, no i ona się ona rozpuszcza. Także świetnie, wiele do... Indianie swoje kajaki skory brzozowej właśnie w ten sposób łatali. Jeszcze oni rozcierali jeszcze z tłuszczem jakichś zwierząt, przeważnie niedźwiedzi, po to, żeby było elastyczniejsze. W dodatku świetnie się bali.